jestem na ulicy Tysiąclecia, rondo u zbiegu Tysiąclecia i Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Przede mną już na Alei Zagłębia Dąbrowskiego przez rondo pojechał sobie egzamin. Do egzaminu, między mną a egzaminem jest jeszcze jeden pojazd. Tak więc troszkę w odległości go sobie obserwujemy. Nie jedziemy bezpośrednio na zderzaku, bezpośrednio za nim. Oczywiście całkiem fajna, spokojna jazda osoby egzaminowanej, jazda prawym pasem. Tutaj absolutnie nie można się do niczego przyczepić. Bardzo fajna, spokojna, jak już mówiłem, jazda. No i zobaczymy, dokąd to nam ten egzamin się uda. Wariantów w tej okolicy jest bardzo dużo. Nie jedzie ani w Srokowskiego, ani w Morcinka. Jedziemy w Folwarczną, a więc pewnie jedziemy na drogi jednokierunkowe. Tutaj na 9 czy też 30, bo akurat te dwie dzielnice mi się tutaj bardzo mylą, więc absolutnie przepraszam. Ale choć mieszkam i żyję w Dąbrowie tyle lat, i to chyba do końca życia te dwie dzielnice, 9 i 30, będą mi się po prostu myliły. Tutaj oczywiście jadąc w lewo na przejazd, zredukujmy sobie bieg, najlepiej do 2, oczywiście kierunkowskaz. Ten kierunkowskaz pojazdu egzaminacyjny, kierujący pojazdem egzaminacyjnym, również sobie tutaj włączył. Ulica Urbańskiego, jadą prosto. No, ciekawa, powiem, trasa ciekawa. Jak najbardziej ominięcie pojazdu z użyciem kierunku wskazu. Jadą w Rogalewicza. Powodzenia oczywiście.